Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że trochę czasu minęło od ostatniego odcinka i trochę mnie tu nie było, ale obiecuję Wam, że postaram się nadrobić zaległości. Dzisiejszy odcinek z tej pięknej scenerii leśno-działkowej nie będzie o stricte łowieniu ryb, natomiast będzie o tym, że marzenia trzeba spełniać, same się nie spełnią. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na prezentację mojej nowej łodzi na sezon 2024, który w sumie no już niewiele go zostało, ale najlepsze przed nami, bo mamy jesień. Także zapraszam Was na prezentację mojej nowej łodzi aluminiowej, jaką jest Thor 400 na sezon 2024, który pomału dobiega końca. Zaczynamy! Dobra, na początek kilka kwestii takich typowo stricte technicznych. Mówimy teraz o łodzi mojej, którą ja kupię u chłopaków, czyli łódź Thor 400 RPM+. Skrót tej łodzi, jest to model, w którym występuje bakista na wędki, trzy bakisty, które tam występują w tej części basowej przy dziobie, no i bakista taka typowo techniczna tutaj na rufie, czyli jest to model z pięcioma bakistami, w tym czterema suchymi. No i ta rufowa, wiadomo, tu jest pompa zenzowa, no to tutaj woda czasami tam się znajdzie. No ja mam jeszcze dodatkową bakistę na żywą rybę, którą sobie zamówiłem dodatkowo. Jest to oczywiście opcja dodatkowo płatna też, natomiast bardzo pomocna, już Wam mogę powiedzieć, że naprawdę jest to mega sprawa, na przykład przy łowieniu jakimś tam zawodniczym, czy okoni, czy mówię, takich ryb, które trzeba powiedzmy wkładać do wody, nie trzymać ich za łódką i w ogóle. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestie takie czysto techniczne, no to długość łodzi to jest 4 metry, szerokość 175 cm, no i najważniejsza dla mnie rzecz, wysokość burty aż 60 ponad centymetrów, w sumie 62 czy 3 z tego co pamiętam, jak tam kiedyś mierzyłem. Także łódź jest naprawdę bardzo wysoka, a tym samym bardzo bezpieczna na ciężkich warunkach czy na wysokich falach. Ja pływam, jak wiecie, z moim 3-letnim synkiem, także no, jest naprawdę mega bezpiecznie, nie boję się niczego. Wiadomo, że nie pływamy po jakichś tam akwenach skandynawskich, ale takie zbiorniki, powiedzmy tam 1000 hektarów do 1000 hektarów, to ta łódka naprawdę jest bardzo dzielna, w zupełności wystarczy. Myślę, że na spokojnie, na większych zbiornikach by sobie poradziła. My pływamy tylko na silnikach elektrycznych, także na razie na większe zbiorniki się nie wybieramy. Wiadomo, że nie przesadzajmy, no kategoria tej łódki, wiadomo, że jest powiedzmy tam na jakieś fale dwumetrowe, czyli jest kategoria morska, natomiast no pewnie na morze nigdy bym jej nie zabrał i nie płynął, ale no wiadomo, jakąś kategorię łódka musi mieć. Łódka jest wykonana z aluminium o grubości 3 mm, jest to aluminium morskie, specjalnie przystosowane do produkcji takich łodzi. 3 mm aluminium moim zdaniem jest optymalne do tego, żeby zrobić bardzo mocną, solidną, idealną łódź do pływania po naszych jeziorach w Polsce. Przechodzimy do pierwszej bakisty, tej typowo dziobowej. Jak widzicie, u mnie bakisty są na siłownikach. Siłowniki są bardzo solidne, fajnie działają i zawsze tą pokrywę bakisty Wam podtrzymują, że tu nic Wam nie spada. To jest taka bakista dziobowa, ja ją traktuję tutaj jako też trochę techniczną, bo jest w niej akumulator, który zasila silnik dziobowy. No i to jest akurat akumulator Life Po 4. No, to jest akumulator, który zasila tylko silnik dziobowy. Idziemy dalej. Tutaj mamy oczywiście podstawę do fotela wypinanego, czy tam wyjmowanego. Jest to taki fotel castingowy, który trzymam właśnie tutaj w tej bakiście. Są to kolejne bakisty dziobowe. Zobaczcie, one są naprawdę bardzo duże, bardzo duże. Zobaczcie, ile ja mam tutaj sprzętu, pełno pudeł. Tutaj mam jakieś ubezpieczniki awaryjne w razie tam jakby coś się przepaliło.
Tutaj trzymam właśnie fotel z nogą, tutaj nogę, jakieś tam przedłużki, rumpli, nie wiem, do kamery, GoPro tutaj trzymam, wszystko. Także no, bakisty są naprawdę bardzo pojemne, wyglądają one tak. No i kolejna bakista to jest bakista na żywą rybę. Tutaj Wam już pokazuję, kto wygląda. To jest coś takiego, no tutaj wiadomo, odpływ, tutaj w razie jakby się za dużo wody nalało, to tu macie taki odpływ wody właśnie. Po prostu cały czas pompujecie tą wodę tam, ona się tu przelewa i jest nowa natleniona woda dla ryb. Czyli tak to wygląda. No i dobra, teraz to tu zamkniemy sobie. Oczywiście bakisty są zamykane na kluczyk. Każda na siłownikach. To by były bakisty suche. Oczywiście w każdej bakiście jest oświetlenie. Cała łódka ogólnie ma oświetlenie. W bakiście bakisty są też oświetlone. Także mega to ułatwia życie. Szczególnie jak coś tam chcemy znaleźć w nocy, czy jak się już ciemni, czy z samego rana, jak jeszcze jest ciemno. Różnie to bywa. Kolejną bakistą jest bakista na wędki. Powiem Wam, że w sumie moja ulubiona bakista. Zobaczcie, i tutaj jest też światło topowe od razu tu przymocowane. I to jest bakista na wędki, w której trzymam tam, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wędek w sumie. To jest mega sprawa. No i ostatnia bakista, techniczna, tak jak Wam mówiłem, ona jest potężna. Naprawdę ta bakista jest potężna. Jest tam oczywiście miejsce na zbiornik. Tutaj jest miejsce akumulator, jest wypięty teraz do ładowania. No i tam jest pompa zenzowa. Tutaj widać rurę, która wprowadza wodę tam do bakisty na żywą rybę. No tutaj wiadomo, hebel, bezpieczniki. No i cała instalacja poprowadzona. Tutaj o, widzicie, do echosondy. Wyprowadzone ładnie, nic się nie plącze, nic się nie urwie. Także bardzo fajna sprawa. Tutaj macie gniazdo właśnie tego światła topowego. No i tak to tutaj z grubsza by w środku wyglądało. Tutaj mamy włączniki, tutaj mamy tak oświetlenie pokładu, tutaj pompę do uzupełniania wody w bakiście na żywą rybę, tutaj mamy włącznik do pompy zenzowej, tutaj mamy oświetlenie bakist, a tutaj mamy włącznik do tego światła topowego. No i tutaj mamy wolny bezpiecznik, możemy tutaj coś sobie podłączyć. Tutaj oczywiście mamy gniazdo do ładowania na rufie. Mamy też takie same gniazdo do ładowania na USB na dziobie. O, tutaj. O, możemy sobie podładować telefon, kamerę, co tam nam trzeba. No i tutaj jakaś oczywiście kratka wentylacyjna. Taka. Tutaj mamy bardzo fajną półeczkę do przynęt. Chłopaki zrobili. No i wiadomo, fotel sternika z oparciem. Bardzo dobra sprawa w momencie, kiedy Was już bolą plecy, a wiadomo, przy stałym spinningowaniu na stojąco to te plecy czuć. No to bardzo to jest przydatna rzecz. On jest składany, nie trzeba go wyciągać. Plandekę się zakłada i wszystko gra. Ja tutaj sobie zamontowałem jeszcze taką szynę Rayblazy, gdzie mam uchwyt na kubek, na wędkę podczas trollingu. Wiecie, ja trollinguję, także mega przydatna sprawa. Dobra, teraz wyjdziemy z łódki, będzie mi łatwiej. W łódce mamy jeszcze tutaj knagi składane ze stali nierdzewnej. Też polecam składane, bo wtedy w razie wiatru ta żyłka nam tu nie wchodzi, jakbyśmy mieli na stałe. Także tak to wygląda. Cztery sztuki na łodzi. To jest oczywiście też opcja dodatkowa. Łódka generalnie jest na przyczepie od Suskiego w każdym bądź razie. Jest to przyczepa typowo przystosowana pod tą łódkę. Można w nią spokojnie wjeżdżać do wody. Ma LED-owe lampy. Także wodoszczelne. Nic tutaj nie przecieknie. Jest na rolkach gumowanych. Widzicie, łódeczka stoi ładnie. Także bardzo fajna przyczepa. Tutaj oczywiście piasty knota, też jakieś tam pewnie uszczelniane, żeby tam się woda nie dostawała. Oczywiście pełne oświetlenie i idealnie do tej łódki tutaj pasuje. Także tak to by wyglądało. Dodatkowo ja tutaj mam jeszcze, powiem Wam szczerze, na łodzi, w sumie na przyczepie zamontowane pasy samozwijające się. Boat buckle.
to jest amerykańska firma IMI, to jest chyba model, z tego co pamiętam. Bardzo, bardzo fajna i bardzo praktyczna rzecz. Powiem Wam, że no nie ma nic lepszego w tym momencie. Nie trzeba tych pasów nosić, rozplątywać, one tu zawsze są, tylko sobie je rozwijam, zapinam. Tak jak tutaj widzicie, je luzuję, zapinam, o. O. I on już tutaj trzyma. Także naprawdę solidne pasy, mocne. No tak jak widzicie, ja tutaj na dziobie zamontowałem sobie, to w sumie chłopacy mi też zamontowali od razu. Tu jest też bardzo ważne właśnie, że jak macie jakiś sprzęt, oni Wam to zamontują, uruchomią, podłączą. Także tak jak tutaj w moim przypadku zamontowali mi silnik dziobowy, podłączyli mi to z echosondą. Ja teraz pływam na echosondzie Hummingbird Helix 12 cali. Zrobili mi tutaj całą instalację, podłączyli silnik pod echosondę. Ja teraz to rozłączyłem, bo kupiłem Mega Live'a i podłączyłem Mega Live'a pod echosondę, także jakby niepotrzebna jest mi obsługa silnika z echosondy. Wystarczy, że obsługuję go z pilota. No, a tutaj sobie podłączyłem Mega Live'a. Także całą instalację chłopacy też zrobili. Łódka była po prostu gotowa do wodowania, do pływania. Nic nie musiałem w niej tak naprawdę robić. Ja dodatkowo tylko sobie jakiś tam ochraniacz pawęży taki zamontowałem do silnika elektrycznego, żeby mi tu nie rysował z tej strony, z tej strony. I naprawdę bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy jeszcze takie stopnie do wchodzenia do łódki tak naprawdę. Jest to oczywiście łódź z wersją na rumpel, czyli nie ma tu sterówki. Tutaj montujemy silnik z rumplem. Maksymalną moc silnika, jaką możecie tutaj zamontować, to jest 40 koni. Planuję taką 30 tutaj zrobić, ale mówię, generalnie tutaj ta pawęż jest przystosowana na silnik o mocy maksymalnej 40 koni mechanicznych, także dosyć sporo naprawdę ta łódka z tym silnikiem płynie ponad 50 km na godzinę, także no, to już jest dosyć pokaźna prędkość. Cały pokład łodzi jest wyłożony materiałem winylowym bezpętelkowym, czyli no tutaj Wam się kotwica nie zaczepi w tym, możecie spokojnie odhaczyć, nic Wam się nie będzie zaczepiać, a na podłodze jest położony jest taki winyl, który naprawdę jest bardzo fajny i łatwy w czyszczeniu, tak samo jak ta wykładzina, zresztą łatwo ją wyczyścić, także bardzo fajnie. Tutaj widzicie, że te boki łodzi też są w takim materiale czarnym wyklejone i to naprawdę sprawia, że no łódka staje się jakby taka trochę cieplejsza, tak? Także tak to wygląda. Słuchajcie, jeszcze bardzo ważna rzecz. Jak widzicie, tutaj mam taką okleinę u siebie na łodzi z moim logiem. Generalnie chłopaki robią to w cenie łodzi, czyli dajecie im tam jakiś projekt swój, oni to wrzucają do jakiegoś tam programu swojego, drukują Wam tą okleinę i kleją ją na łódce. Także to macie generalnie w gratisie. Druga sprawa, jeszcze zapomniałem, chciałbym Wam pokazać spawy na tej łódce, jak są naprawdę bardzo fajnie zrobione, estetycznie, jeden przy drugim, także nie ma tu żadnej fuszerki, jest to naprawdę bardzo solidnie wykonana łódź, także już Wam pokazuję. Zobaczcie te spawy, jakie one są. Zobaczcie te spawy, jakie one są równiutkie. Wiadomo, że tam gdzieś się jakiś zdarzy, ale ogólnie sprawdźcie, zobaczcie, jakie to są. Często zobaczcie, jak ktoś robi film o łodziach, nie pokazuje Wam tych spawów, tak? A to jest bardzo ważna rzecz, zobaczcie, jak one wyglądają. To jest wszystko naprawdę bardzo ładnie wykonane. Tutaj mamy takie przetłoczenia jeszcze. Na tym to też usztywnia trochę łódź na pewno. O, tutaj spawy, zobaczcie, jakie są spawy na łodzi. Kurczę, ostrości nie mogę złapać. Ale naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Ogólnie łódź jest pomalowana cała na czarno, proszkowo. Także to jest naprawdę mocna warstwa farby, którą ciężko naprawdę jest zdrapać bądź zmyć. Także no, naprawdę bardzo fajnie. Tutaj mam zamontowany przetwornik też tak, o. No dobra, słuchajcie, nie chcę Was tu zanudzać dalej tym materiałem. Myślę, że najważniejsze rzeczy zostały powiedziane.
Także i jeżeli byście mieli jakieś pytania, piszcie do mnie, czy w wiadomościach prywatnych, czy maile, gdzieś tam nawet w komentarzach, chętnie odpowiem, bo jakby nie mam tu nic do ukrycia, wszystko jest naprawdę solidnie wykonane, fajnie, zresztą widzieliście to, co Wam mogłem pokazać, to pokazałem, także tak to wygląda w dzisiejszym odcinku, to wszystko, mam nadzieję, że co niektórym pomogłem i co? Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już teraz stricte wędkarskim z łowienia drapieżników jesienią. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piona!